Dzień dobry, niech moc będzie z wami w 65. odcinku Datapadu. Długo czekaliście na ten konkretny odcinek, wypytywaliście się o recenzję finału trylogii Frowna już od ponad roku tak naprawdę, a ja dopiero teraz spiąłem się i zdecydowałem przeczytać i zakończyć definitywnie historię, przynajmniej dla siebie. Nie to, że mi się to tak nie podobało, po prostu fandom był ostatnimi czasy tak denerwujący, że żyć się tak chciało, więc wolałem skupić się na lekkich i stosunkowo dość prostych komiksach ze Star Wars Comics, by serię chociaż podtrzymać, a uwagę oddać mimo wszystko Gothicowi. Teraz jesteśmy już ponad to. Zagościła u mnie nowa motywacja, to jest zniszczyć raka rosnącego w fandomie Star Wars i pokazać tym wszystkim żartownisiom, że legendy nie zawsze były cudowne i zaczynam to od recenzji całkiem niezłego do tyłu. Ostatni rozkaz pojawił się nakładem wydawnictwa Bantam Spectra w maju 1993. Jej autorem jest uwielbiany przez wszystkich Timothy Zahn, okładkę zrobił z kolei Tom Jung. Polska wersja ukazała się 1 stycznia 1995 dzięki wydawnictwu Amber. Natomiast to jest jedna wersja książki, którą tu widzicie. Druga pojawiła się 4 września zeszłego roku dzięki Uroboros, a tłumaczenie wykonała Anna Hickiert. Okładkę wykonał Rich Kelly, co jest trochę dziwne z tego względu, że nie mogłem znaleźć informacji wewnątrz tutaj tego egzemplarza. Musiałem troszkę poprzepierać po internecie. Nie wiem, czy tak w ogóle być powinno. To jest też wersja, którą ostatecznie przeczytałem do tej recenzji. Tutaj małe ostrzeżenie przed spoilerami z poprzednich części. Po olbrzymim cliffhangerze z ciemnej strony mocy, gdzie okazało się, że Imperium pod dowództwem admirała Frowna zyskało armię klonów i de facto ma już ludzi do sterowania flotą katańską, Nowa Republika została rzucona na kolana. Atakowani w licznych systemach, Chi stoczy bezwzględną wojnę z byłą rebelią i stara się zaprowadzić porządek jako jedyny właściwy władca galaktyki. Jednocześnie Jorus Sebajaot ma własne plany odnośnie sprawowania władzy, a także pozyskania nowych uczniów. Muszę być z wami szczery, że choć ostatni rozkaz to z pewnością solidny tytuł i myślę, że godne zwieńczenie kolejnej gwiezdnowojennej historii, wydaje mi się, że raczej nie dorasta do oczekiwań po dwóch poprzednich częściach. Nie wiem, czy tamte były za dobre, czy po prostu ja miałem za duże oczekiwania, ale chciałem po tym tytule czegoś więcej. No ale pogadajmy najpierw o pozytywach. Timothy Zahn pokazuje zrozumienie bohaterów, nad jakimi przyszło mu przejąć pieczę. Wie, jakie problemy mogą ich borykać i rozumie też to, że nie ma prostych rozwiązań. Potrafił uchwycić kolejny etap życia postaci, jak na przykład to, że Luke musi odrodzić zakon Jedi, co mówiłem już dziedzicu, ale tutaj zostawiono wolną rękę do interpretacji nam czy późniejszym autorom, nie narzucając jasnych, określonych ścieżek, ale jednocześnie utrwalając wydarzenia z historii na stale w kanonie. Autor potrafi też świetnie uchwycić ducha Gwiezdnych Wojen. Akcja dziejąca się w książce jest świetnie rozpisana, z małym wyjątkiem, ale to pod koniec rozumie działanie np. bitew kosmicznych uniwersum czy ekscytację związaną z walką na miecze świetlne. Coś, czego np. George Lucas nie potrafił zrozumieć w ramach prequeli, a nawet delikatne działanie mocy na wszystko i jej właściwe użycie w historii. Potrafi wejść w polemikę ze starą trylogią, przedstawiając lepsze rozwiązania niż kosmiczne wietnamskie miśki czy kolejną Gwiazdę Śmierci, nieraz też przenosząc niektóre ujęcia z Powrotu Jedi, ale robiąc to tak delikatny, niewinny sposób, że J.J. Abrams powinien się od Zahna uczyć. Bardzo mi się też podoba wgłębienie w postać Mon Mothmy. Nie poświęca się jej wiele czasu, ale jednocześnie na raptem paru kartkach robi się kompletną dekonstrukcję tej postaci, uwydatnia się jej wszystkie wady, jej małostkowość i ograniczenia w wielu sprawach, konfrontując to z jej posągową naturą z Powrotu Jedi. Dalej budowanie światów, konkretnych lokacji, stworzeń naprawdę dają wielką frajdę autorowi i nam przy czytaniu potem i pokazuje to tylko, jak nieszablonowo Zahn potrafił podejść do uniwersum, nie opierając się w kółko na tych samych planetach i motywach. Książka opiera się ciągle również o antagonistów. Sebajaot świetnie uczłowiecza naturę szaleństwa, upadku, a jednocześnie pokazuje nam się go jako potężne zagrożenie, jako użytkownika mocy. Frown z kolei podchodzi do każdego zdarzenia z chłodną kalkulacją, traktując jednocześnie wojnę jako najwyższy rodzaj sztuki. W jego postaci nie podoba mi się trochę to, jak bardzo już przesadzają z tym ocenianiem całego planu bitwy na podstawie sztuki. Patrzenie się na rzeźbę i ocenianie w ten sposób, jaką taktykę przyjmie rasa, wydaje się dość dziwne i o wiele bardziej mi to pasowało, gdy Frown analizował też filozofię, historię planety i takie rzeczy. Natomiast bardzo podobał mi się moment, gdy wielki admirał zauważył, że nagle jego przeciwnik zmienił dowódcę, bo podejście do działania było zupełnie inne. Bardziej winno się właśnie skupić na tym, niż na patrzeniu na rzeźby. No i mamy jeszcze Pelaona, którego rolę w książce dopiero teraz zrozumiałem.
to taki niewinny komentator, który przy spotkania z dwoma jakże enigmatycznymi postaciami, jak ci wcześniej wymienieni, wprowadza ten ludzki element i chce nam najbardziej nakreślić daną sytuację. I rzeczywiście, bez jego udziału odbiór tamtej dwójki mógłby być utrudniony. Jestem też wielkim zwolennikiem tego, że w finałowej walce z Sebajaotem wzięli udział wszyscy główni bohaterzy. Była i Leia, gdzie autor naprawdę oddał szacunek tej postaci przez całą książkę, i Han, który w walce z użytkownikiem mocy był strasznie nieporadny, ale się starał, czy Luke z Marą. Czas na wady, które już poniekąd przy Frownie zaczęliśmy, ale teraz już będzie konkretniej. Po pierwsze, uważam, że Zam przesadził i zamiast to, co już posiadał na starcie, rozbić na całą książkę, dopisał jeszcze parę kompletnie niepotrzebnych wątków, m.in. Talona Kardę i jego sojusz przemytników. Ten element pozostawił naprawdę wiele do życzenia, na czele z Ferrierem, który jest tak niesamowicie głupi w tej książce, że aż trudno mi w to uwierzyć. Jego decyzje mogłyby mieć sens, ale pisarz jakby sam się pogubił w tym, co pisze. Mara Jade jest kompletnie dla mnie złą postacią. Odrzucam jej udział w historii, co jest zabawne, biorąc pod uwagę, jak ważną rolę tutaj pełni. Już w Dziedzicu dostrzegłem wady tej postaci, ale w ostatnim rozkazie zdaje się, że autor nie ma pomysłu, jak ją pisać, i to raczej nie dlatego, że to kobieca postać, bo Leia przecież wypada świetnie. Powtarzaną przez 80% książki przez Marę mantrą jest to, że ona w sumie pomogła Republice, ale tego Luke'a Skywalkera, tego Skywalkera to ona musi zabić, i tak często jest to wspomniane, że w pewnym momencie wydaje się już śmieszne. Też nie wiem, skąd takie zboczenie za nas z nazywaniem klonów. Już mówiłem o tym w Dziedzicu Imperium, gdzie rzuca nam się mega słabym tekstem Frowna do Pelaona, że w przypadku Jorusa powinien zwrócić uwagę na dodatkowe U w imieniu. Szkoda tylko, że jak się z kimś rozmawia, to tego nie czuć, prawda? Panie i panowie, spoiler alert, tak na jakieś 15 sekund. Przed wami Luke Skywalker. Zwróciliście uwagę na dodatkowe U w imieniu? Utworzony z ręki utraconej przez oryginał w Mieście Chmurach, łącznie z Mieczem Świetnym. Do samego klonowania postaci nic nie mam, bo jest to robione rozsądnie i czuć wagę zagrożenia, no ale proszę, przynajmniej Zan po latach też cisnął z tego bekę, gdy na Prima Aprilis zapowiedziano przygody Luke'a, tym razem z trzema U. Nie podoba mi się też finał, był strasznie krótki. Spodziewałby się ktoś, że finalna konfrontacja na łamach 600 stron będzie miała zaledwie 50. I to mówimy o bitwie kosmicznej, jak i o pojedynku użytkowników mocy. Trochę to przykre, bo przy takiej podbudówce raczej oczekiwałbyś czegoś na miarę Powrotu Jedi, gdzie finalna konfrontacja to jakaś co najmniej 1/4 filmu, a i może nie 200, ale 100 stron fajnie by było tym zająć. Brakuje mi też tutaj solidnego epilogu, momentu, gdzie bohaterowie mogliby podsumować to wszystko. Zwieńczenie kampanii Frowna równa się zakończeniu książki. Duża część osób chciała zekranizowania tej trylogii jako część 7, 8 i 9 i nie rozumiem dlaczego. Jasne, jako taka niezależna trylogia bardzo chętnie, ale nie wydaje się wam, że jako główne epizody trylogii to trochę mało? Stawka, choć jest wysoka, raczej nie jest tym finalnym zagrożeniem, z jakim zestawiłbym naszych bohaterów. To po prostu kolejny skrawek życia rodziny Skywalkerów. Już bardziej pasowała tu wizja Lucasa o konfrontacji z Willsami i tak dalej. Sama książka, zależnie od wydania, ma 400 lub 600 stron. Treści jest tyle samo, ale rzecz jasna, ta z Amberu ma mniejszy format, mniejszą czcionkę i tak dalej. Bawi mnie w ogóle buldupienie o to, że Uroboros na siłę próbuje wypchać książkę, żeby udawała, że ma większą zawartość i sprzedawać ją po pełnej cenie. A jak mają ją sprzedawać? To pełnowartościowa książka, która de facto kosztuje tyle samo co oryginał z lat 90. A wydawnictwo Uroboros zapewniło nam wydanie w kilka razy lepszej jakości, z lepszą oprawą, nowoczesną okładką i doskonałej jakości papierem, kiedy to wydanie z Amber ma papier toaletowy. Żadnych ciekawostek poza tą o Prima Aprilis nie mam, więc chyba czas na podsumowanie recenzji i poniekąd całej trylogii. To dobry, solidny tytuł, który łapie zadyszkę w paru miejscach i niepotrzebnie wprowadza dodatkowe wątki, które naprawdę nie mają racji bytu. Zapewnia nam za to sporo akcji, naprawdę fajnych bohaterów z wyłączeniem Mary i świetnie potrafi się skonfrontować z najsławniejszą filmową trylogią. Jak najbardziej polecam, szczególnie, że dwie poprzednie części są świetne. Już wkrótce recenzja Mrocznego Imperium, padaki ze świata Gwiezdnych Wojen. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia. Niech moc będzie z wami zawsze.